Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes i witam was wszystkich bardzo serdecznie w 11 odcinku z gry Resident Evil 8 Village. I moi drodzy, jesteśmy sobie w tym miejscu, gdzie ten wielki jakiś potwór, nie wiem, co to jest, jakiś kraken czy cokolwiek innego, próbuje nas atakować, ale zanim pójdziemy dalej, to powiem wam, że wyłączyłem sobie to autocelowanie, bo ktoś mi napisał w komentarzu, pozdrawiam cię serdecznie, że dlaczego ja mam włączone auto-aim. Ja tak jakby byłem w szoku, bo dlatego mi ta kamera tak dziwnie naprowadzała i ja nie mogłem jakby sam sobie tego zrobić, więc już teraz wszystko wiem, moi drodzy. Także my sobie lecimy, musimy chyba sobie tą drogę tutaj utorować, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje, czekaj, tak, tu jest. Dobra. Przeładuj to, chociaż nie wiem, czy... jest sens, bo myślę, że tego potwora jakoś będziemy musieli inaczej pokonać. Jezus, jakie to jest obrzydliwe! Dobra, lecimy. Idź, idź, idź! Tak, mamy drogę. Okej. O, tu coś jakieś... beczułeczka! Beczułeczka su... a mogę... nożem, dziękuję. Okej, kasa. No, przyda się pewnie. Jakieś wagoniki. Tam też jakaś beczka. No dobra, ja się może schowam. Co tutaj mamy? Może to wielkie coś. Tu mamy wagonik jakiś? Nie wiem, niech to po prostu popchnie i tyle. Aha, jakby kładka nam się zrobiła, ale coś tak jakby średnio działa. Czekajcie. Tu mogę zejść? Mogę. O, i tu możemy coś wcisnąć. Dobra, wciskaj to. Fuj, fuj, to jest obrzydliwe. Dobra, i co nam to dało? A, że się... aha! Rozumiem, tylko że ja chyba teraz sobie tędy się nie wrócę. No dobra, to idziemy tędy. Tu mamy kolejną dźwignię. Aha, i tu się coś podnosi. O, Jesus! Tu mamy kolejną dźwignię, która podnosi i to, i to. O, gasz! O, gasz! No nie, a tu jest jakaś czasówka? Nie, tu jest... o, ja cię kręcę. Dobra. Tu coś mamy, co robi tam coś. Coś, słuchajcie, wszędzie robi coś. A mój jest do Magnuma, okej, ja mam Magnuma. Tu coś jeszcze. Nie wiem, czy to. Tu. Dobra, lecę. No, chciałbym lecieć, mogę lecieć. Tu? Chyba tu, nie! To jest czasówka. O, cię kręcę, słuchajcie, ja się tego nie spodziewałem. Dobra, czy to za pomarańczowe, to za niebieskie? A to po prostu nie wiem jakie. Lecę. Zdążę? No chyba żart! A czekaj... aha. Czyli to za niebieskie, to za pomarańczowe. Dobra, leć. Okej, chyba to mamy. Nie wiem, gdzie on jest. Idę. Jesus, myślałem, że nie pożrę. O Jezu! Fuj! Obrzydliwy dziadu! Co? Jaki najlepszy? W czym ty jesteś najlepszy? Boję się teraz, słuchajcie, słazić, żeby mi coś na łeb wyskoczy. My jesteśmy przy tym drugim młynie, do którego musimy się dostać po tą korbkę, z tego co pamiętam. No i co? Ojej. Nie! Ała! Serio, mnie wciągnąłeś? No i mnie pożar teraz, no i mnie pożarł! Nie wierzę, a przecież biegłem. Chociaż starałem się biec. Czekajcie, bo ja teraz nie wiem, z którego miejsca my będziemy startować. A z tego, no to jest okej. Nie ma tragedii. Dobra, weź tę pa... aha! Czyli ja jak maczałem, jak machałem tym nożem, to ja robiłem dobrze. Słuchajcie, bo jakby się obroniłem. A ja po prostu myślałem, że i tak nie zginę, a to jednak! Dobra, spadaj, 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 spadaj! Idziemy po beczułkę najpierw. Okej. Okay. Jak ja mam go teraz tutaj... spadaj! No dlaczego?
A może ja go muszę pojuszczyć jakoś? Albo coś, nie wiem. No bo to takie dziwne. Jak mam to niby zrobić, skoro on we mnie i tak wpada bezczelnie? Spaduwa. Obleśny gadzie. Aha, teraz kasa. Już nie amunicja, tylko kasa. Super. Czekaj, jakby tak go pojuszczyć, na przykład tak. O, o, i tu sobie wrócę szybko. Tak myślałem. Ty, potworze. No i mamy to. Oj, oj, oj. Dobra, i teraz... Aha. Jesus. Pchaj ten wózek, cokolwiek to jest. Dobra. A, jesteśmy tu. Dobra, bo tu się przecież wysunęło nam wcześniej. Zgadza się. Ja pier... Ty obrzydliwy poczwarze, no. Rok wybuchowy. Ojej, a ja to... Czekajcie, mogę to nożem? Może mogę to nożem? A, chyba nie mogę. Mogę! Ale czad, nie musiałem amunicji marnować ostatnio. Serio. Aha, drabinka. Dobra. Ja się chciałem po prostu rozejrzeć. Na drabinkę, hyc. Tu coś mamy. Okej, coś się podnosi. Oh my god, jaka wielka łódź! Aaaa! O kur... Przed nosem mi takie rzeczy wyrastają, no to jest żart jakiś. No weź, że to rozwal. Idź, idź, idź. Dobra, czy ja jestem w młynie już, jakby coś? Mogę tak? Mogę tak, okej. Nie muszę amunicji marnować, super. Dobra. W młynie, w wiatraku bardziej. Jezusiu. To jest to. Dawaj, lecimy. Mamy to, tylko teraz co? Mam się stąd... Jak ja mam stąd wrócić? No nie gadajcie, że taką samą drogą, bo chyba szczeznę. Mogę się po tym wspinać, a dlaczego? No dobra, zabrałem korbę, więc muszę jakby wrócić. A czekajcie, a wyżej nie mogę przejść? Jakby wyżej bym musiał, słuchajcie, wleść. Które to było? To jest to. Dawaj. Tylko błagam, nie zerwij się. Dobra, i co mi to... Czarną korpkę mogę... Aha, automatycznie się schowała, okej. Okay. A, bo tu się zrobiła drabinka. No dobra, logiczne. Logiczne. Dobra. Mamy tyrolkę. Jedź. Jesus! No słabo mi. Po prostu mi słabo. Dawaj tą korbę. Okej. Okay. A, mamy prąd. Dobra, rozumiem, więc możemy odwrócić śluzę. Czy tu coś? Kurczaki. Mięso będzie. Dlatego... O właśnie, czekajcie, jak mam mięso, to ja się mogę... Mogę się... Ogarnąć tak ten bardziej już tego pana. No weź tego kurczaka tu. Co ty robisz, Ethan? Mięso. Nie chcę tego robić, bo kurczaki są super, no ale co? O, tu coś mamy jeszcze, czekajcie, tu nie byłem wcześniej? Ja tego nie sprawdzałem? Jakim cudem? I tu mamy skrapy. No dobra.
Bo to chyba czytałem. Ta korba jest stara i zużyta. Czuć, jakby się miała złamać w każdej chwili. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jeden zapasowy egzemplarz jest w drugim wiatraku. No to to właśnie zrobiliśmy. I dzięki temu mamy prąd. To ja chyba to... Nie no, musiałem to czytać w poprzednim odcinku. Nie ma innej opcji. Nie ma nawet takiej innej opcji. Czekajcie, bo tu był ten pan. O, hi. Welcome. Ja bym chciał kuchnię. Ja mam chyba... Co mi to da? Obrzenia przy bloku zostaną trwale zmniejszone. Aha, to nie chcę takiego czegoś. Nie, to tego nie chcę. Ale ja nie mam... Nie, czekajcie. No nie mam ryby, że... A nie, mam rybę. Czy nie? Nie mam. W posiadaniu 6. No nie mam ryby, kurde. Ryba. Aha, czyli jakby brakuje mi ryby. Żeby sobie, wiecie, ulepszyć zdrowko. Tak, ja przyjdę znowu, nie przejmuj się, tylko chciałbym sobie wytworzyć apteczkę. Mogę? Tak, wiecie, just in case. Dobra, tak, przyjdę again, spokojnie. Dobra, i tu możemy sobie to... Aha, czekaj, to jest jakaś zagadka. Tylko, że moment... Możemy to obrócić? Nie mogę tego obrócić, mogę to przybliżyć. Bo ta antenka jest jakby tak po boku bardziej, więc trzeba to, słuchajcie, patrzeć na to w inną stronę jakby. Dobra, to spróbujmy zrobić tak. Pomarańczowe, niebieskie. To mamy dół. Potem... To jest dół. Więc potem mamy niebieskie, puste i pomarańczowe. Białe. Niebieskie, okej. Okay. Czat, jakby nawet samo powiedziało, że jesteśmy super. Cieszę się. Co mi to dało? Otworzyliśmy śluzę i co? I ten potwór wielki tu wpłynie? Może mu zabraknie wody? Czy coś? Znajdź drogę na zewnątrz. No to chyba jakby tędy. Ogasz. Mogę w niego coś ten? Chyba nie bardzo, ale wydaje mi się, że to będzie dobra droga, bo nas tutaj nie było. Zobaczcie. O, kasa. Tego nie mogę. Dobra, czy tu byłem? No nie było mnie na pewno. O! Co to? Słoneczny dzień. Matka Miranda przyniosła 5 ludziów z wioski. Tak, prosiłem, nie mogę się doczekać, aż kadu wyrośnie w ich brzuszkach. 4 ludzi z wioski tego poranka nie żyje. Jeden z nich to prawie... Poszedłem go do mojego laboratorium w górach. Znowu zawiodę. Matka chce się naczynia. Ja mogę... Ojejku. Co tu się zaczyna odpieprzają w ogóle? Co to? Magazynek o dużej pojemności. No dobrze, tylko do czego mógłbym to... zamontować. To było to. Czekajcie. Załóż modyfikację. Aha, i mogę do wszystkiego, tak? To może do... Aha, nie mogę do tego. To tylko do broni mogę? Okej. No dobra. Niech będzie. Powiem wam, że mi się to nie podoba. Co tu się dzieje? Bo ten potwór tędy lazł. Aha, tu mamy, czekajcie. Myślałem, że na górę można wejść, ale chyba... Chyba nie, a mogę łazić tędy. Mogę tędy łazić, o wow. Ja pier... Ja mogę... Ojej. Kasia, mogę sobie wziąć... Aha, tego nie mam. Ha. Nie mam granatnika odłamkowego, no trudno. Mogę strzelbę... Ojej, ała, nie. Tak nie chciałem z tobą
postępować, dziadu. Mogę wytworzyć amunicję. Poczekajcie, może faktycznie wytworzymy sobie coś. O, 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 czekajcie! Ojej! Czy ja to powytwarzałem faktycznie? To było głupie, że tego użyłem jakby bez sensu, ale dobra, wytworzyliśmy sobie do shotguna chyba. Dobra, umieraj dziadzie, już jesteś cały czerwony i tak. Jeszcze? Ojej, ała, 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 tylko nie pod wodę. No weź, nie uciekaj, już wiem, że skończymy tą rozgrywkę z tobą tu. Kurde. Co tu się dzieje? Boże, FPS-y, wszystko... Co tu się dzieje? Chodź tu, dziadu. Kurde. Padł. Albo i nie, czekajcie. No wejże już padnij. A możesz sobie stąd pójść? Jesus. Nie mam innej broni już. Trudno. Będziemy mieć pistoletu. Nie wiem, czy to ten lepszy, czy to ten gorszy. Ale go pokonamy prędzej czy później. Kurde. To jest ten lepszy chyba teraz. Znaczy on... Jezus, no zablokował mnie dziad. Idź sobie. Dobra, tu coś się odbloczyło nareszcie. Ale ja nie mam, słuchajcie, amunicji już. Nie zrobię. Bo nie mam zioła. I zaraz mi się w ogóle skończy amunicja, to będzie hit. Ojej. Ojej. Do strzelby, o, do strzelby, do strzelby. Ała, ała, ała. Daj mi do strzelby tutaj się wyposażyć. Idziesz? Dobra, mamy to. Ogasz. Udało się. Okej, pewnie sobie to sprzedam.
disgusting. Tak, też tak uważam, że to było disgusting. Nie mam w ogóle... Jezus, słuchajcie, moja amunicja tutaj w ogóle było. Teraz patrzcie, ile tu jest amunicji, jakiś min, jakiś apteczek, czegoś. Tylko wiecie, jak człowiek walczy w ferworze, co na to w ogóle nie zwraca uwagi. Tam chyba jest droga wyjścia, ale ja sobie podbieram znajdźki teraz. Patrzcie, mam teraz amunicji, Jezus. No widzicie, a ja nie zwracam w ogóle na to uwagi, jakby w ogóle. Tym też, patrzcie, mogę tymi beczkami go strzelać. O, Jezus, a ja się żem sfokusował. Daj do strzelby, bo się przyda, dobra. To co, wychodzimy chyba stąd już. Tu coś jeszcze było, coś gdzieś, jakoś? Do pistoletu, o. Tędy, chyba tędy. Tak. O, gosh. Do pistoletu, okej. Wyłazimy stąd. Kasiorka, czy tu coś mogę? Czekajcie, jaki to jest klucz? Czy to będzie... Było jak działało? Ten... Nie zadziała, czekajcie, myślę, że tutaj trzeba... Telewizor jakiś, coś. O, mamy kolejny klucz, więc będziemy robić kolejnego kombajna. Oczywiście. O! You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. We just met a while back, not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. No tak, na cmentarzu. Pamiętam, była ta taka brama z takimi, wiecie, że ten klucz można jakby połączyć, kombajnować. Co to? Ojej, a to ten kadłub. Okej. Okay. To czekajcie, bo ten klucz chyba trzeba sobie... A, on się, dobra, on się zrobił. Nieważne. Nie było tematu, jakby... Okej. Okay. I pytanie teraz, czekajcie, jak? Tędy? A, tu jest winda, okej. Okay. Chyba windzią do góry, tylko będziemy też raz pół godziny jechać przecież. Albo i się jedzie nawet szybciej niż się zjeżdżało? Czy to jest prawdopodobne i czy to jest możliwe? Ewentualnie jesteśmy bardzo głęboko. Tak też może być. Mogę zatrzymać? Nie mogę zatrzymać, patrzcie, no. Halo, proszę mnie wypuścić. Może nikogo... Czekajcie, może sobie broń naszykuję, bo jakbym kogoś spotkał, to mogłoby być nieciekawie. O, tędy, dobra. Wyłazimy stąd, mam dość tego miejsca. Okej, widzę, że był zapis. Mamy teraz też tą korbkę. Cyk. Proszę bardzo. To się otwiera w ogóle? Okej, okay, otwiera się. Korbka zabrana. Poczekajcie, tu sobie zobaczę z tyłu, co jest. A, to jest z tym. Ale co ja tu mogę włożyć? Czegoś jakby... No nie mam. A to jest kasa, słuchajcie. No już pominąłem, gdzieś przeoczyłem. Trudno, no. No. Dobra, to idziemy dalej w takim razie. Kolejny zapis. Dołem.
Coś słyszałem. Mam mało. Dobra, dawaj z tego normalnie, z pistoletu. Dobra. No, na dach to ja po kasę nie wejdę, ty dziadu. A jednak wlazłem, powiedzmy. Dobra, tylko tu coś jeszcze chyba harkocze. Nie wszystko, tak myślałem. Parówczaku! Już nie miotaj, dawaj hajs. Dziękuję. Coś jeszcze. Okej. O gasz! O gasz, ty dziadu! Gdzie ty, skąd ty mnie tu? Co tu się tak świeciło dziwnie? Co to było? Nie wiem. No dobra, przeszukamy sobie te, słuchajcie, wszystkie domy. Aha, tego pierwszego nie przeszukałem. Super. No leć. A faktycznie jest tu coś. O, dostaję perki. No i co? Patrzcie, jak mnie oszukał. Dobra, mamy wsio. O, nie tak chciałem. Ojej, ażem poklikał. Nie tak chciałem. Tak chciałem, dobra. Co to? O, do strzelby, dobrze. Czy bardzo dziwne odgłosy, wiecie? A kuku. No. Coś jeszcze. Dała mi do dyspozycji górę. Teraz mogę przeprowadzić dużo eksperymentów w SCADU. Moje własne laboratorium. Eksperyment w SCADU, ale wszystkie pękły i zrobiły bałagan. Powiem, większość dużo się wierzgał i zabił mi asystenta. Zamknąłem coś w klatce. Teraz muszę to karmić. Ojej. Jak nie mam wystarczająco znowu miejsca, to ja muszę sobie ekwipunek, słuchajcie, powiększyć u tego naszego dziada. Dobra, mamy wszystko, słuchajcie. Jak to strzela? Coś mi tu harczy, więc zaraz się pewnie dowiem, jak to strzela. Tylko co to i gdzie to, to jeszcze nie wiem. Na raz? Naprawdę? Okej. Dobra, do tego się nie spodziewałem. Absolutnie. Ale muszę sobie powiększyć magazynek, w sensie magazyn mój, ekwipunek cały. Dobra, tędy już jakby nie dojdę nigdzie. No to chyba tędy trzeba. Aha, tu mamy studnie. A poczekajcie, zobaczymy, co w tych studniach jest, bo jakby nie sprawdzałem tego gdzieś tam. Tam chyba raz tylko pociski. Okej. Dobra.
No to gdzie ja powinienem iść? Bo ja jakby nie wiem. Myślę, że pewnie jakaś droga się gdzieś znajdzie. O, a co to? Ziółko. Tyrolkom. Proszę bardzo, lecimy. Do punktu, w którym byłem jakby. Kocham. Hit. Hit, hit, hit. To już nic więcej nie było w tym miejscu? Nie. No to czekajcie, tutaj już byliśmy. Tu nas nie było i nawet jest zapis? Nie, to nie jest zapis. Jest skrzyneczku. A, i mamy kulkę syreny. Gdzie to było to, słuchajcie, z tym? To gdzieś było zaraz tutaj. Tu, o właśnie, może pójdzie jakoś gładko. Bardzo bym sobie życzył tego. Dobra. Nie. Spadło. Nie. Dobrze. A ja byłem pewien, że ja to przeoczyłem, a się okazuje, że jednak nie. Dobra. Cyk. Oj, oj nie! Shit. No shit. Dobra, no do tego poziomu już jest w miarę okej, okay, no ale tak delikatnie sobie, ty. Okej, okay, tylko ja nie wiem, co tu jest z tyłu teraz. Gdzie? Ojej. A, tu jest kulka, dobra. Dobra, mamy to. Powinno być okej okay już raczej. Cyk. Dobra. Nie było takie skomplikowane. Okej. Okay. Tylko pytanie jest takie. Czy my na cmentarz? Chyba tak, no bo kazali nam iść na cmentarz. Dobra, wyłażę stąd. This way. No to skoro this way, no to this way. A, faktycznie tędy, dobra. No i czat, słuchajcie. Włóż flakonik. O, mamy trzeci. Dobra, koniecznie będzie, słuchajcie, trzeba sobie zrobić zapis i powiększyć ekwipunek. Jeżeli się oczywiście da, bo nie wiem. Po pierwsze, to ja bym chciał posprzedawać. Nie wiem, czy te kryształy są warte, więc jakby zostawiam. W sensie sprzedaję. Ta Angie to nie wiem. Dobra, to chyba wszystko. To potwierdzam to, słuchajcie, a co? Ile mam? O Jezu, że mam pieniążków. Dobrze, czy mogę... Mogę się powiększyć na przykład? Ja bym chciał się powiększyć, czy nie mogę? No nie mogę. Nie mogę. Ale mogę się zapisać. Dobra.
Dobrze, dobrze. I czekajcie, pójdziemy na ten cmentarz. Nie wiem, czy to było... To było chyba tędy. Rose is waiting for you. Oh my god. To tu. Ojej. A pan kozioł to czego się wystraszył? O gosh, tutaj tak nie było. No i to jest ta brama. To jest ta brama do tego klucza, już takiego wiecie, naprawdę dokokszonego. No dobra, mamy automatyczny zapis, co prawda. To i mówi, że jakbym mógł... Coś ten? Co tu tak boczkiem jakoś? O gosh. Dobra, a jakbym poszedł tak główną drogą? Czy co tam będzie? Chciałbym wiedzieć. Napierdziu, Jezus. Nie kupiłem amunicji, to prawda, ale myślę, że wiecie. Zaraz sobie do wioski wrócę w razie czego. Ej, to co tam było? Tam jest coś wartościowego. Kurczę, i co mam zrobić? To wracam tam chyba, słuchajcie. Bo tam jest skarb, a jak jest skarb, to ja chcę skarb. Bardzo mocno chcę skarb. Tup, 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 tup. Tędy pewnie nie przejdziemy, bo woda. Żartowałem. Aha, ja nie... Ojej. Nie mam miejsca. No szkurcze. No tak, zamknij. A są tu, czekajcie, ryby na przykład? W tej takiej rzeczce tutaj, czy coś? O! 4 na 35 koziołki. Jestem świetny. Tu widzę, że jest kłódka. Pewnie się nie będzie dało. A może? Żartowałem, da się. O, świnka. Dasz mięsko? No dasz. I będę pewnie musiał ulepszyć zaraz. A to jest mina, to... nie, czekajcie. Okej. Ojej. Czy ja tu chcę włazić po ten skarb? Słuchajcie, nie wiem, bo to jest tak poza fabułą chyba. Bo sobie żartujecie ze mnie. Dostałeś w czerep? Aha, nie mam miejsca. Jezus, no tak. Oła, jeju, czarodzieju. Panie drogi złoty. Jejku. Jak to ja się gniewam. Mocno. Jeszcze? Ty żeś ze stali jest zrobiony, czy z czego? Jeszcze tych mi brakuje, dziadów. O gosh, on tu wlazł! Czekajcie, potrzebuję, żeby on tu przylazł. Spadaj z tym! Chodź tu. Tu też beczułka jest, no.
Oj. Pan się nerwuje się bardzo. Bardzo się nerwuje się. Czy możesz ten łeb już sobie... Ojej! Kontrol, kontrol, kontrol. Przebiegnij o miejsce w ekipunku. No patrzcie, dziada. Dobra. Oj, dał nam dużo czegoś. Pociski wybuchowe, okej. Wielki kształtowy topór. O wow, to jak sprzedamy to, to będzie hit. Moi drodzy. Ja wam mówię. Do snajperki mamy, dobra. Aha, i muszę pewnie od drugiej strony tam wleść jakoś. Tylko pytanie jest takie, czekajcie, czy ja mogę sobie przejść na przykład jakąś górą? Czy muszę po prostu wrócić? Chyba muszę wrócić. W ogóle tak teraz patrzę, że mamy 40 minut ponad. Jesus, ja te odcinki to hit jest, przysięgam. Czyli mogę iść teraz tędy, no dobra. Czemu to jest taka byczułka? To mnie też zastanawia. Ciekawe. Aha, z drugiej strony... No to jak? A tędy jakoś gdzieś coś mogę? Nie. Przeotworzyłem kłódkę. Nie wiem, dobra, słuchajcie, idę to zapisać i będziemy sobie kończyć. Także moi drodzy, myślę, że Lowki i Kiski Bezowskie, to może wrócę po to jeszcze. Nie wiem. Lowki, Kiski, Bezowski, dziękuję was bardzo mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i słyszymy się wam w kolejnym. Tak więc trzymajcie się, cześć, buzi, buzi, pa, pa.